Radio Powieść. Romain Rolland. Colabrignon. Odcinek pierwszy. Chwała bądź wielka świętemu Marcinowi. Zupełny zastój w interesach. Nie ma zresztą za czym się uganiać. Dosyć się napracowałem w życiu. Odpocząć pora. Siedzę sobie tedy spokojnie przy stole. Kubek wina po prawej, kałamarz po lewej. Ręce przede mną zaś jakby rozwarwszy ramiona do uścisku spoczywa nowiutki zeszycik. O. No, zdrowie, synku. Teraz pogadamy. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na klejnot najdrogocenniejszy. Mam tu samego siebie. Colabrignon. Chłop to przyłóż do rany. Burgund rzetelny. Okrągławy nieco, ale mu się oczy świecą. Już nie pierwszej młodości. Ha, trudno, trudno. Pięćdziesiątka z układem. Posiadam dom w Clamecy, żonę, czterech synów, córkę wydaną za mąż, zięcia, 18 wnucząt, szarego osła, psa, 6 kur i prosie. Jakżem bogaty. Znowu próżniaczysz. Znowu założę ręce i znowu z gębą otwartą jak wrota stodoły gapisz się na chmury i wróble. No na co czekasz? Żeby ci może pieczony gołąb wpadł do gardła, a ja muszę pracować jak wół, męczyć się, niszczyć zdrowie. A to los słabej niewiasty na tym świecie. Słyszycie, jak wrzeszczy? A nie darmo mówią, baba w progi, cisza w nogi. Panowie, proszę uprzejmie, porozumiejmy się, kto ma ochotę wziąć moją turkaweczkę? Posiada mnóstwo zalet, jest oszczędna, uczynna, trzeźwa i uczciwa. Co prawda, nie utyła od tych cnót. A jak się ta czarownica rozbija po całej chałupie. Pełno jej wszędzie, choć kaszczapa. Przewraca graty do góry nogami, burczy, beszta, klnie, drepcze ciągle ze strychu do piwnicy i z powrotem, tępiąc kurz i ciszę z zaciekłością niepojętą. Ale streszczajmy się. Mam żonę, dzieci, dom. Czy to już wszystko, co posiadam? Nie. Zachowałem na koniec najlepszą rzecz, mianowicie moje rzemiosło. Jestem członkiem cechu stolarzy pod wezwaniem świętej Anny. Noszę podczas pochodów i procesji godło nasze, lirę, a nad nią cyrkiel. Co najbardziej lubię? Popić przed pracą i popić po pracy. Piękne życie. Widzę wokoło siebie ludzi gniewnych i słyszę wyrzekania. Wypominają mi na przykład, żem się nie w porę wybrał ze śpiewaniem w taki smutny czas. Nie ma żadnego smutnego czasu. Są tylko smutni ludzie. Pijmy wino, pijmy wino. Nie odjedziem z kwaśną miną. Żaden burgund się nie zbłaźni, by nie wypić po przyjaźni. Przestań błaznować, stary cakiel. Już na te twoje śpiewy kurze buchnął. Słyszycie? Moja sykutnica ma pretensje, że się zbytnio lubuje w pochulankach. Zgoda? Nie pogardzam niczym, co dobre. Więc dobre mięso, wino, pełne ciałko, dalej boskie próżniactwo. Kiedy to słyszę, jak trawa rośnie i gadam z drzewami. Ale to dopiero latem. A teraz zima, siarczysty mrozik. Ta szelma zima wcisnęła się do mego pokoju. Na miłość boską, na miłość boską. Kryształki lodu w szklance z winem?
i nos mi pobladł. Ohydna ta barwa przypomina barwy cmentarne. Nienawidzę bladości. Ej, smutno. Piwniczka moja niebawem pokaże dno. Zacne żołnierzyki przysłane nam ku obronie przez jaśnie oświeconego księcia, naszego imić pana de Nevers, wybiły szpunt ostatniej beczki. Dalej, że pić razem z nimi, nie tracąc ani sekundy. Ruina? I owszem, niech będzie, ale musi być wesoło. Ileż mi się od urodzenia przesunęło przed oczyma tych masek. Byli Szwajcarzy, Niemcy, Gaskończycy, Lotaryńczycy. Cała menażeria wojenna z tornistrami na plecach, z bronią w ręku. Któż zgoła zgadnąć, za co i o co się biją? Wczoraj pono za króla, dziś za ligę. Czasem są papistami, czasem hugonotami. Basta, drogi przyjacielu. Nie psuj sobie zbytecznie krwi. Dobrze jest, jak jest. Aż przyjdzie czas, że świat uczynimy lepszy. Moja córka Martynka rzekła mi któregoś dnia: jesteś blagier, papo drogi. Słuchając cię, każdy by myślał, że nic nie robisz, tylko leżysz pod beczką. Gadasz o tym ciągle, dzwonisz na wszystkie strony, jakby ci wszystkim były pochulanki i bijatyka. Jakbyś chciał przebić ostatnią koszulę. A przecież nie możesz jednego dnia wytrzymać bez pracy. No, masz rację. Ale mogłabyś nie mówić głośno takich rzeczy. Udajesz rozrzutnika, lekkoducha, wartogłowa, niewiedzącego, co wpada do kieszeni, a co z niej ucieka. A rozchorowałbyś się, gdyby przez cały dzień wszystko nie szło jak w zegarku. Zapisujesz każdy grosz wydany od zeszłej Wielkiej Nocy i niech znajdzie się spryciarz, który wziąłby cię na kawał. Zamilcz! Kobieta i sroka zataja tylko to, czego nie potrafi wyskrzeczeć. To ty jesteś szalona pałka. Patrzcie na to jagniątko, jak mówi nasze przysłowie. Wystarczy naszych owieczek kilka, aby zgładzić wilka. Znam, ja cię znam. Znam, no znam. Wszakże to mój produkt. Ale przyznasz, że mogę czynić głupstwa, a głupcem nigdy nie zostanę. Mam szaleństwo w rękawie, ale pokazuję je, gdy mi przyjdzie ochota. Chowasz je przecie, gdy trzeba mieć trzeźwą głowę do pracy. Spójrz, ojcze, zbliża się mięsopustowy pochód. Aha, tak, zbliżają się dni sytości. Zastaw się, a postaw się. Idzie o reputację obywateli i całego miasta. Cóż by powiedziano o Clamessy, słynnego ze smakoszów, gdyby mięsopust zastał je bez frykasu? W każdym domu zaskwierczą rondle, a cudowny zapach przyrumienionego tłuszczu napełni wszystkie ulice. Czegoż tu nie ma? Nos jak trąba słonia, coś w rodzaju lancy, dalej nos róg myśliwski, nos dmuchawka, nos najeżony cierniami, nos inkrustowany kasztanami. Dlaczego te kobiety tak piszczą? No hale rozpychają gapiów i klepią kobiety po pośladkach. Ale i tak wszystko znika przed królem nosów, który się rozpycha na lawecie. Chodź tu i popatrz. Na wysokim wozie jedzie wielki post, król rybkojadów, a za nim postacie wybladłe, wychudłe, jak wypatroszone. A co ryb dookoła? Ej, to... A? Aha, też mi zajęcie biegać w podkazanych sukniach w taki ziom? A, marudzisz dzisiaj. Popatrz, są i maszkary. Jedne w kształcie puszczyków, inne w sukniach mniszek, a na końcu diabeł w fartuchu kucharza z patelnią. A pochód zamyka wiosna. Oby nastała jak najprędzej. Ojcze, a te bębny tam, z tyłu, nie należą do pochodu. Brzmią całkiem inaczej. Ludzie uciekają w popłochu. Nie mylisz się, dziecko. Nieprzyjaciel nadchodzi. Ludzie wnet zmiarkowali, o co idzie.
Zaroiło się niby w mrowisku, rejwach powstał, każdy zjawiał się, znikał, mężczyźni uzbrajali się, kobiety pakowały na gwałt rzeczy do koszów i wózków, a cała ludność przedmieścia, opuszczając domy, ciągnęła w stronę miasta, pragnąc co prędzej dostać się za mury. I oto zaraz okazało się, jak to dobrze mieć za nieprzyjaciół swych ziomków, Francuzów. Inni to tępe łby. Niemiec, Szwajcar czy Anglik pojmie dopiero na wilię to, co usłyszał we Wszystkich Świętych. Lecz Francuzi rozumieją się bez słowa. Mogą się bić, ale jak usłyszą dobry żart, wszyscy się zaraz na tym poznają. Skończywszy wymianę obelg, należało się wziąć do roboty. Ale leść na mury nikt nie miał ochoty. Trzeba było jednak coś zrobić, cokolwiek bądź. Bo jakże tak pójść, bez zakończenia? Wtedy zaczęto marnować proch, rzucać petardy. Chyba jednak tylko wróble ucierpiały od tej pukaniny. Tak upłynął pierwszy dzień oblężenia, bez wielkich strat. Zginął co prawda jeden z naszych, tłusty Gounod. Uparł się spacerować po wierzchu murów ze szklanką w ręku. Gruchnęła salwa i szklanka oraz jego mózg poszły w kawałki. Proboszcz Szamej czekał tylko nocy, by wyjechać z miasta i wrócić do siebie. Daremnie tłumaczyliśmy mu, że naraża życie. Wracam do mego brew. Nie mogę narażać owieczek moich. Jestem prawicą Boga, a jeśli mnie zabraknie, Pan Bóg zostanie mańkutem. Wóz albo przewóz, jakoś sobie dam radę. Wiem, że sobie dasz radę. Pokazałeś, co potrafisz, gdy hugonoci oblegali twój kościół. No, zakatrupiłeś własnoręcznie ich dowódcę, papistożercze. Ogromnie się zdziwił. Nie mógł zrazu Hycel pojąć, co się stało. Gdy się człowiek znajdzie wśród szaleńców, sam dostaje bzika. Dlatego odchodzę. W pewnym okresie wszyscy stają się wilkami. W kupie się trzymając, człowiek słucha raczej podszeptu rodzicielki ziemi, która mu mięsożerne instynkty podsuwa. Ale nec Hercules contra plures. W państwie każdy przybiera maniery wilka. Niech tam sobie państwa, królowie i ich ministrowie stroją się w kostiumy pastuszków. Niech sobie gadają, że są powinowatymi czy krewnymi wielkiego pasterza. To wszystko wilki krwiożercze. Jeśli wszystko pochodzi od Boga, to Pan Bóg sam nie wie, czego chce. Lecisz, mój drogi. Pan Bóg stworzył wilka jak wszystko inne. A uczynił to dla naszego dobra. Czyż nie wiesz, że właśnie sam Pan Jezus powołał do życia wilka, tak mówi legenda. A to by bronił przed kozami i baranami kapusty rosnącej w ogródku dziewicy matki swojej. I dobrze uczynił. Złóżmy mu hołd. Narzekamy ciągle na silnych. Zważ jednak, mój drogi, że gdyby ci tak zwani słabi zostali władcami świata, byłoby nierównie gorzej. Z tego wniosek, wszystko jest potrzebne. Zarówno wilk, jak i owieczka. Skończyłem, drogi kolasie, a teraz idę pilnować swojej kapusty. Stój! I tak wiesz, jak się to wszystko skończy. Podpiszemy układ pokojowy i będzie wspólna uczta. Nadszedł mięsopust, przeto będzie można podjeść godnie. Już widzę te młode dziki. Upieczone w całości, nadziane podróbkami i pasztetem z czystej wątróbki. Dalej wonne szynki wędzone w dymie jałowcowym, pasztety z wieprzowiny pachnące czosnkiem i liśćmi laurowymi. Potem szczupaki i ślimaki w skorupkach, kiełbasy, flaczki, przerastałą wędzonką. Dość! Dręczysz moje kiski skręcane głodem. No, oczywiście wszystko będzie podlewane winkiem. Szapot, mandr, wowiju. A to są, jak wiadomo, trunki szlachetne. Ojej, co to za głupstwo. Bić się między sobą. I dlatego długo to nie potrwa. Zaraz pojawi się odsiecz. Oddziały naszego księcia de Nevers. Wszelkie niedogodności są więc krótkotrwałe. A prawdziwy Burgund jest zawsze ze wszystkiego content.
Nicola Brnio. Zaraza. Ej, słusznie mówią, mój drogi PR. Nieszczęście pędzi na koniu. Niby sztafeta na rozstawnych koniach przybyło, żeby nam złożyć wizytę. Zeszły poniedziałek zdarzył się jeden przypadek w Saint-Fargeau, a dzisiaj u nas pięć pogrzebów. O, złe ziarno szybko wschodzi. Ale się zakotłowało. Ludzie wzięli nogi za pas. Ale też nieszczęście ma swoje dobre strony. W moim domu cicho. Nikt nie gdacze, nikt nie wrzeszczy. Wszystkie baby wyjechały. Florimond, ten kapłan paskudny, pojechał z kobietami. Mówi, że nie chce opuszczać Martynki bliskiej rozwiązania. A my kpimy sobie na potęgę z zarazy. Prawda, bracie? Tak, przyjacielu, tak, tak. Panowie ławnicy postawili straż u bram miasta i przykazali surowo pędzić żebraków, włóczęgów i w ogóle każdego, kto by się chciał wcisnąć. A, gdyby mieli pełne sakiewki, rozporządzenie byłoby łagodniejsze. W najgorszym razie musieliby się poddać oględzinom naszych medyków. A widziałeś ich? Wszyscy trzej mają sztuczne nosy napełnione materiałem dezynfekcyjnym. No śmieliśmy się z nich strasznie. O, spójrz, Kola, gospoda jest otwarta, a w niej kilku śmiałków. No chyba ich nie opuścimy. No nie, chodźmy, chodźmy. No, chodźmy. Panowie sąsiedzi, przybyliśmy do kompanii. A, witaj, Brynio. Witaj, PR. Nie boicie się? Czyż mogę was puszczać samopas? Czy można wytrzymać, by inni bawili się, omawiali nowinki, spijali winko? Siadajcie, siadajcie. I cóż powiesz? Gratę, PR. Tego żeście jeszcze nie słyszeli. Powiadają, że mieszkańcy Chatel Sensuar niezadowoleni ze swego patrona, który ich źle bronił, wielkiego, świętego potencjana, wyrzucili go po prostu za drzwi. Potem wzięli na próbę drugiego, a gdy ten zawiódł, trzeciego i tak dalej. Aż wyczerpali wreszcie z pół kopy świętych i powrócili do pierwszego. Ale chcąc mu zrobić na złość, zrobili go patronką pod imieniem świętej potencjalny. A więc to tak? Widzę, że nie brak u nas bohaterów. No. Myślicie, że zaraza nas nie dosięgnie? Nie, była tu po raz ostatni, gdy miałem lat 14. Poniuchała, powąchała i poszła sobie precz. Umiera się nie z zarazy, ale ze strachu. Dam ci na nią za darmo znakomitą receptę. Głowę miej chłodną, a zaś ciepłe nogi. Nie żryj jak paciuk, nie chlap dużo wina, nie właź do łóżka, gdzie leży dziewczyna, a śmierć omijać będzie twoje progi. Panie majstrze, czy pan wie, że ojciec Gratepę umarł tej nocy? Czy być może? Jeszcze dwa dni temu siedziałem z nim w gospodzie. A, jakże mi się zrobiło nieswojo. Przyjacielu, wyczyścić trzy wiki czas na drogę w zaświaty. Co majster mówi? Nie, nic wielkiego. Wznoszę modły do nieba, a ty się nie leń, tylko przynieś drewna na rozpałkę. Dobrze, panie majster. Szanowny nieboszczyku Kolasie Brynio, lekarze są cymbały, wezmą twe grosze, a ciebie samego zawiozą do szpitala zakaźnego, gdzie zostaniesz na dobre zakażony. Przeto gęba na kołek, rozumiesz? Nie bądźże wariatem. Jeśli idzie o śmierć, to damy sobie radę i bez lekarzy. A może się zdarzyć, że Pan Jezus powie: będziesz żył, Kola, na złość medykowi. Już po mnie.
Apetyt na śniadanie też zginął nagłą śmiercią. Oto początek końca. Jedyne wyjście to zamknąć mieszkanie, udać się do szałasu w winnicy. Mam tam wypchany słomą siennik i dziurawe krzesło. Jeśli go nie spalą, nie będzie wielkiej szkody. Panie Boże, i czemuż zawziąłeś się na biednego człowieka, który nie uczynił ci nic złego? Oj, oj, moja głowa, oj, mój brzuch. Jakże przykro porzucać ziemię w kwiecie lat swoich. Czy zależy ci, panie, abym zjawił się u ciebie tak wcześnie? Oj, mój grzbiet. Oczywiście wezwanie twoje jest dla mnie wielkim zaszczytem. Wizytę taką zapiszę na honorowym miejscu w moim pa... Ale zważ proszę, że i tak się zobaczymy. Oj, po cóż więc ten pośpiech? Ojej, moja śledziona. A mnie się nie śpieszy. Panie Boże, nie nalegaj, cóż ci ze mnie? Wszak jestem robak marny. Czy nie lepiej pogadać z jakim księciem? Widzę, że inaczej być nie może. Dzieje się wola twoja. Panie Brenio, jest pan tam? Ratunku, ja umieram. Idą tu do pana proboszcz Szamej i wielce szanowny Pejar. Dobry Boże, Brenio, jak ty wyglądasz? Istny z ciebie, nieboszczyk. Przyszliście mi złożyć wizytę? No, jakże się czujesz, mój drogi? Jak się czuję? Dobrze, że się jeszcze w ogóle czuję. O, widzisz, Brenio, czym jest człowiek. Pamiętasz, że mówiłem ci to zawsze. No. Tylko Bóg jest potężny, my zaś to proch. Dziś się żyje, jutro gnije. Dziś złoto, jutro błoto. Bóg cię wzywa. Honor to wielki, ale musisz stawić się przybrany w szatę godową. Muszę cię obmyć z brudu, grzechów. Przygotuj się, grzeszniku. No mamy czas, proboszczuniu. A jeśli pojazd odjedzie beze mnie, to pójdę piechotą. Brenio, widzę, że jeszcze i teraz szatan cię trzyma za połę. Nudzisz mnie, Szamej. Nigdy cię nie zostawię samego. Kiedyś się tam spotkamy. Nie ruszę się bez was. Dlaczego nie mielibyśmy się udać razem na tamten świat? Ostatecznie zgadzam się torować wam drogę, ale idźcie za mną, przyjaciele. Czas mija. Zrób rachunek sumienia, uklęknij. No dobrze, dobrze, zrobię co każesz. Nie chcę ubliżać Panu Bogu, ale muszę najpierw powiedzieć kilka słów Pejarnowi. Idzie o testament. Powiesz potem. Nie, Pejar ma pierwszeństwo. Czy stawiasz na drugim miejscu szczęśliwość wiekuistą? Tak, co wiekuiste nie przeminie, a doczesność mogą tymczasem diabli wziąć. Szamej nalegał, krzyczał, groził, ale nie ustąpiłem. Notariusz wyjął papiery, pióro i siedząc na jakiejś beczce spisał mój testament. Przysłuchiwali się licznie zgromadzeni przechodnie, włóczęgi i psy bezpańskie. Gdy skończyliśmy, przemówiłem do zgromadzonych. Oto dusza moja gotowa jest siąść na koń. Chciałbym wypić przynajmniej na pożegnanie. Dusze chrześcijańskie, postarajcie się o flaszczynę. O, jakże dobrze mnie pojęli. I Pejar, i proboszcz byli wszakże nie tylko chrześcijanami, ale Burgundami. Miast jednej przynieśli mi tedy 3 butelki. Chablis, Pouilly i Irancy. Z okna kajuty mego okrętu rzuciłem linę. Gęsiarek poczciwy, który się jakoś nie bał zarazy, przywiązał do jej końca stary koszyk, a ja resztkami sił wciągnąłem na pokład tych ostatnich przyjaciół i pasażerów. Rzuciłem się po odjeździe proboszcza i notariusza na siennik. Czułem się teraz mniej samotny.
Nie będę opowiadał, co się ze mną działo w ciągu kilku następnych godzin. W ścisłej komitywie z trójką butelek, raczej z duchami w nich zamkniętymi, wędrowałem, widać, po rozłogach tak dalekich, że utraciłem kontakt z ziemią. O północ spostrzegłem, że siedzę w ogrodzie, na grządce truskawek, rozduszając pośladkami mięsiste, chłodne owoce i gapię się w niebo, widoczne poprzez gałęzie owocowego drzewa. Ostatecznie zaledwie znalazłem się w ogrodzie, opanował mnie czar nocy. Niebo sklepiło się cudnie nade mną, niby ogromna korona drzewa, a na gałęziach wisiały miliony owoców. Cudne, niby złote jabłka, gwiazdy dojrzewały w owym półświetle. Tuż obok mnie wyrastał olbrzymi pień winorośli. Nie obok. Wyrastał wprost ze mnie, z mego własnego brzucha. Stało się tak jakoś, że nie ruszając się z miejsca, zacząłem jednak wspinać się po tych gałęziach coraz wyżej, a przy tym śpiewałem na całe gardło. Nie uciekaj, winogradzie, moje 100 tysięcy, chociaż leżę tu na zadzie, zapobiegnę takiej zdradzie i nie puszczę więcej. Nazajutrz obudziłem się koło południa. Nie macie pojęcia, drodzy państwo, jak miło wzbudzić się na ziemi, na własnych śmieciach. Co prawda posłanie nie było zbyt miękkie i bolał mnie wściekle brzuch, ale co za radość wiedzieć, że ma się jeszcze brzuch. Zapadłem w radosną kontemplację, ale wyrwało mnie z zadumy wołanie. Dwaj ludzie ryczeli spoza muru. Brenio! Brenio! Czyś już umarł? Brenio! Brenio! A kuku, schodzę do was! Brenio, chłopcze drogi, więc ty żyjesz? Żyję jeszcze, poczciwi ludziska! Brenio, wiesz, kto cię uratował? Oto mój wielki święty, Roch, musisz mu podziękować. Zdaje się, że uratowało mnie trzech świętych. Święty Szabli, święty Puli i święty Iransi. Niech i tak będzie, ale jedź ze mną, muszę cię koniecznie pokazać memu świętemu. Zgoda, byleś mi potem pokazał moich trzech świętych. Oj, przyjaciele drodzy. Jakoś bliżej siebie siedzimy niż onego dnia, kiedy to prosiłem o kielich na pożegnanie. Wtedy nie chcieliście jakoś przepić do mnie. No, wybacz, bracie, ale jak to powiadają, bliższa koszula ciała. No, mea culpa, mea culpa. Jestem tchórzem. Taka już moja natura. Ach, jakże to jednak dobrze żyć. Każdy porządny człowiek ma swoje wady. Ale jest i tak darem nieba, a wiadomo, darowanej kobyle w zęby się nie zagląda. Romain Rolland, Cola Brignon, Spalony dom. Czy zanotować dzień dzisiejszy? To twardy kawałek mięsa. Jeszcze go nie mogę strawić, bo oto stoję przed wami, drodzy państwo, bez koszuli i butów, goły, jak turecki święty. Zaraza wzięła swoją daninę i choć oszczędziła mnie, zabrała mi moją starą. Darmo opowiadać, jak to się odbyło. Jedno powiem, wrzeszczała na mnie aż do końca, tak że nie sposób było słuchać. Uspokajałem ją, mówiłem jak do chorego dziecka, okrywałem kołdrą. W końcu zamilkła. Oparła głowę o moją głowę i słone łzy nasze zmieszały się. Zapadła cisza.
Zdawało się, że cień jakiś spływa, niby kir skrzydeł anioła śmierci. Nieśpieszno mi było wracać do domu. Przeto nie ruszałem się. Odbywałem tylko przechadzki, słuchając obojętnie plotek przynoszonych na targ przez kumoszki. Pewnego dnia jednak nastawiłem uszu. Jakiś poganiacz osłów przyniósł wieść, że w Klamesi na przedmieściu powstał pożar. Domy palą się jak słoma, jeden po drugim. Zaraz potem usłyszałem też wyraźnie wrzask mojej starej, która z tamtego świata pomstowała na moją głupotę. Ile razy ci mówiłam, żebyś nie oddalał się od domu, nie zabezpieczywszy gratów? To twoja wina, sekutnico. Do ciebie tak się śpieszyłem. Wracaj mi zaraz do domu i ratuj, jeśli jeszcze co zostało. Idę. Pytanie tylko, czy jest do czego wracać? I żebyś mi więcej nie mówił, że coś było przeze mnie. Kochałam cię, a ty nie kochałeś mnie wcale. I dlatego ty byłeś dobra, a ja zła. Nienawidziłam cię, widząc, że mnie nie kochasz. A ty nic sobie z tego nie robił. Śmiałeś się. Śmiejesz się jeszcze dzisiaj. Boże, ile ja wycierpiałam przez ten twój śmiech. Baniu, mój biedny chłopcze. Żal mi cię serdecznie. Dokąd idziesz? Jak to dokąd? Do domu. Wracaj. Nie idź do miasta, będzie ci zbyt przykro. Wszystko spalone i zrównane z ziemią. Nie zostało nic. Wiem wszystko. Więc po cóż idziesz? Chcę zobaczyć szczątki. A mówię ci przecież, że nie zostało nic, ale to nic, ani jedna rzodkiewka nie ocalała. Przesadzasz, Żożo. Przecież nie sposób, by moi uczniowie i poczciwi sąsiedzi patrzyli spokojnie na pożar, nie ruszywszy palcem, nie starając się uratować choćby mebli, rzeźb. Cóż to zwykła przysługa sąsiedzka. Nieszczęśniku, przecież to właśnie sąsiedzi podłożyli ogień. Widzisz? Że nie wiesz nic. Mimo to ruszam w drogę. Twoja wola. Żegnaj. Jak to się mogło stać? Wszystkiemu winna ta zaraza. Wszyscy dostali bzika. Ławnicy, urzędnicy, prokurator, wszyscy wynieśli się z miasta, uciekając przed śmiercią. Zostały barany bez pasterzy i oczywiście, jak to barany, popadły w wielki strach. Zaczęto krzyczeć, spalmy domy nawiedzone zarazą. No i zrobili, jak uradzini. Każdy dom palił się jak świeca, a oni tańczyli jeszcze wokół ognia. To musiało pięknie wyglądać. Och, kpisz sobie. Zawsze sobie kpiłeś, śmiałeś się, Boże. Ile ja wycierpiałam przez ten twój śmiech. Ukrywałeś się w tym śmiechu, niby w płaszczu nieprzemakalnym, a mój deszcz i burza nie mogły cię nigdy dosięgnąć. Ale teraz ci się odechce. Straciłeś wszystko. Prawdę mówisz, straciłem wszystko, nie tylko dom, ale nadzieję zdobycia innego. Nie zostało mi nic z oszczędności. Poszły z dymem wspomnienia, a jednak coś zostało. No co takiego? Widzisz te przezierające przez gałęzie drzew wieżyczki zamku? Masz na myśli Kinsey? Tam są zgromadzone wszystkie zrobione przeze mnie meble i rzeźby. Oto, co mi zostało. Nie pójdziesz tam chyba. Właśnie, że pójdę. Biedny człowieku. Przypomniałem sobie wszystkie rzeźby, jakie w ciągu 25 lat wykończyłem dla właściciela zacnego imćpana Filberta. Straszny to był oryginał i nieraz się nań nazłościłem. Pewnego dnia kazał mi wyrzeźbić swe kochanki w strojach Ewy i siebie w stroju Adama. W zbrojowni zaś kazał wszystkim jeleniom nadać fizjonomie przypominające mężów oszukiwanych przez żony. Śmiano się z tego długo, ale trudno go było zadowolić. Skoro tylko skończyłem jedną rzecz, zamawiał zaraz inną. Natomiast płacił bardzo rzadko. Mniejsza o to zresztą. Piękne rzeczy rzeźbione w drzewie kochał na równi z rzeźbionymi w ciele, a miłość tę objawiał niemal w ten sam sposób. I słusznie.
Trzeba bowiem kochać dzieło sztuki tak, jak kocha się kochankę, całą namiętnością, duszą i ciałem. A jeśli nawet łobuz mi nie płacił, dziś przecie winienem mu ocalenie. W chwili zatonięcia wypływam tutaj, a chociaż drzewo przeszłości mej pożarł ogień, to owoce się dochowały w miejscu bezpiecznym od mrozu i żaru. Napadła mnie ochota wbić w nie zęby i odzyskać ochotę do życia. To tam? To ja, Kolabrynią. Właściciela nie ma. Jest czy nie ma, to bez znaczenia. Zamówił u mnie kolejne rzeźby i muszę wiedzieć, gdzie je ustawić. Prowadź mnie do dużego salonu. Jak pan sobie życzy. Czy to możliwe? Moje rzeźbione schody. Witki winorośli, grona, gałązki brzoskwini zdobiące poręcz. Wszystko pocięte. Boże. Boże. Figurynki bez nosów, bez rąk, na skrzyniach powycinanie napisy? Kto to zrobił? Przykro mi, to nasz pan. Łżesz! Wszyscy wiedzą, że ma lekkiego bzika. O, łotr, gdybym go zastał, nie byłby już żywy! Tylko może wysmażyć głupota nudzącego się w swoim zamku bogatego nicponia, zwróciło się przeciwko dziełom moich rąk i duszy. Jęczałem, płakałem, biłem głową o ściany, przez długą chwilę nie mogłem mówić, a czułem tylko, że mi krew nabiega do głowy i oczy z orbit wychodzą. Potem rozwrzeszczałem się ponownie, aż spostrzegłem, że mój jedyny słuchacz, lokaj Andosz, nic nie rozumie. Czułem przy tym, że uważa mnie za takiego samego wariata, jak jego pan. Zatrzymałem się w progu, chcąc ostatnim spojrzeniem ogarnąć cały obraz owego pola bitwy. I nagle dostrzegłem śmieszność tego wszystkiego. Moje biedne, beznose bogi, na których Attila wywarł swoją wściekłość. Andosz spoglądał na mnie bezmyślnym, pełnym litości wzrokiem. Gniew mój i żal spłonęły jak garść perzu. Roześmiałem się ogłupiałemu lokajowi prosto w nos i wyszedłem. Teraz to już koniec, straciłem wszystko. A nie mówiłam? Biedny Kola. Zamilcz lepiej. Nic ci jeszcze nie powiedziałam. A muszę wyznać ci wszystko. Inaczej nie wejdę do raju. Nie męcz się. Przez 25 lat nagadaliśmy się dosyć. Byłam zazdrosna, kłótliwa, opryskliwa, uparta. Zawsze naburmuszona. To nic, to nic. Ale kochałam cię. Moja droga, świat to jałowa pustynia. A tylko tu i ówdzie widnieje niewielkie poletko obsiane przez nas, artystów. Bydło przychodzi, wyjada rośliny, depce nogami zagony, niweczy wszystko. A my bierzemy się na nowo do roboty i żniwo ciągle daje nowe plony. Jestem przyszłością, bo żyję tworzeniem, a nie tym, co było. A kiedy nadejdzie dzień, gdy siły ze mnie wyciekną, stracę wzrok, węch, gdy osłabną mi ramiona i ustaną zręczne dłonie, gdy będę bardzo stary, krew ze mnie ujdzie i zdrowy rozsądek, wtedy dopiero będzie ze mną koniec. A więc skończyłeś już z przeszłością? To dobrze, bo ktoś tu idzie. Majster! Mój majster wrócił! Panie, ty nie wiesz, co się stało. A jakże wiem już wszystko. Niech mnie majster nie oddala, to nie była moja wina. Cóż ci to, no, puśćże mnie. Trzeba wytrzeć nos, zanim się całuje. Majster, ja zaraz wszystko powiem. Kochany chłopcze, wstań z ziemi i powiedz, co masz na sercu. Boże, jak ty wyglądasz. Ubranie w strzępach, brwi całkiem opalone, biedaku. Musiałeś wiele wycierpieć. Ach, majstrze, takie mam zmartwienie. No gadajże wreszcie.
Wszystko spalone. Warsztat spalony. Biłem się z nimi, żeby wstrzymać pożar, ale było tylko nas dwóch. Kania był bardzo chory, a wyskoczył z łóżka i zasłonił sobą drzwi. Przeszli po nas, podeptali, zdusili. Nagle widzę waszą, majstrze, ulubioną świętą Magdalenę. Malutką, drobniutką, nagusieńką, tłuściutką i taką śliczną. Mówię z płaczem, nie dam cię. Ale ty mi także dopomóż, święta Magdaleno, a uratujemy się oboje. Nie było czasu do stracenia, bo właśnie bum! Spadł pułap. Spostrzegłem okrągłe okno wychodzące na rzekę. Wybiłem pięścią okno i wyszedłem głową naprzód. Akurat było miejsca na nas dwoje. Bums! I wpadłem prosto głową do rzeki. Gdzie ją masz? A tu jest to. Tu, proszę. Dziękuję ci, chłopcze. Dziękuję. A Kania? Umarł ze zmartwienia. Przebacz mu, Boże. I dziękuję ci. Oto najlepsze z moich dzieł. Wyrzeźbiłem te dusze. I nikt mi ich nie zabierze. Niech płonie drzewo. Dusze należą do mnie. Brnią. Rozruchy. Gdy minęło wzruszenie, kazałem Robinetowi opowiedzieć jasno i zwięźle, co zaszło w mieście w czasie mojej nieobecności. Dowiedziałem się, że nad Clamecy zawisła klęska zarazy i strachu, a raczej tylko strachu. Prawa przestały istnieć, a ci, którym powierzono ich straż, porozbiegali się pilnować swych pól i winnic. Z czterech naszych ławników jeden zmarł, dwóch uciekło, a prokurator udał się na inny odcinek frontu. Kasztelan zamku był to człowiek dzielny, ale stary i podagryczny, a w dodatku stracił jedną rękę. Nogi miał opuchnięte, a mózg godny cielęcia. Pozostał tylko jeden radny, Raquin. Ale znalazłszy się wobec rozszalałego tłumu, przerażony, a także powodowany chytrością, postanowił ustąpić, a nawet przyłączyć się do złoczyńców. Za jednym zachodem mógł teraz zaspokoić dawne urazy, kierując podpalaczy w stronę tych, których szczęście kłuło go w oczy. Mścił się, to rzecz jasna. Znałem go dobrze i ten fakt objaśniał dostatecznie, dlaczego mój dom pierwszy padł ofiarą. Dobrze się stało, że cię spotkałem i wszystko mi opowiedziałeś. A co robią mieszczanie? Czekają z otwartymi gębami, co los przyniesie. To trzoda owiec. Zabrakło pasterzy i psów i nie wiedzą, co czynić. No, drogi chłopcze, a ja to nie pies? Cóż ty na to? Czy sądzisz, że stępiały mi zęby? Jadę do Clamecy. A ja? Ty pójdziesz jako mój ambasador do Mercy i powiesz magistrowi Nicole. Wiem, to jeden z ławników. Że jutro złodzieje dobiorą się do jego piwnicy. Jest to człowiek rozumny, a swoje mienie kocha bardziej niż własną skórę. Stamtąd posuniesz do Sardii i powiesz panu prokuratorowi Wilhelmowi Cortinio, że dom jego zostanie tej nocy niewątpliwie spalony, zdemolowany, okradziony i tak dalej, jeśli natychmiast nie przybędzie. Nie muszę ci chyba dyktować, co masz mówić, bo ugać sam potrafisz, prawda? Lecę galopem jak koń wyścigowy! Przybyłem do miasta około 8 wieczorem. Słońce zaszło,
a złote chmury snuły się jeszcze po zachodnim niebie. Noc się ledwie rozpoczęła. Cudna noc, ale nie było komu rozkoszować się nią. U bram nie spotkałem ani jednego strażnika, ani jednego włóczęgi nawet. Wszedłem jak do otwartej stodoły. W głównej ulicy napotkałem kota gryzącego kromkę chleba. Gdy mnie zobaczył, najeżył się, parsknął, a potem uciekł. Domy pozamykały oczy, stały oślepłe, drętwe, zgasłe. Ani jeden dźwięk głosu nie dolatywał znikąd. Wszyscy pomarli. Przybyłem za późno. A więc to tak. Poukrywali się jak szczury. Otwierać! Ha! Siedzą jak świstaki w jamach. Czekajcie, już ja was wykurzę, głuptaki. Kroce diabłu. Hej! Stary przyjacielu! Denisie Solsua! Otwieraj! Inaczej połamie wszystko w kawałki! Otwieraj, bałwanie! To ja! Hola, Brynion! Hola! Brynion! To ty? Ty żyjesz? Skąd się tu wziąłeś? Którędy wszedłeś do miasta? No nareszcie! Widzę, że języków wam nie powyrywano. To dobrze. Ale szkoda, że wam dusze powpadały do majtek. Dlaczego siedzicie w dziurach? Wyjdźcie na świat! Noc taka śliczna... Czy wam pokradziono portki i spódnice? To ty nie wiesz, że w mieście pełno złoczyńców? Rabują i palą. Gdzie? W Brynion. Więc chodźmy ich skwytać. Ja wolimy strzec własnych domów. Najlepiej strzeże domu ten, kto strzeże domu bliźniego. Gdy skończą łupić jednych, przyjdą do was. Nikogo to nie minie. Pan Rakę powiedział, że to niebezpieczne. Najlepiej siedzieć spokojnie w domu i czekać, aż spalą wszystkie zakażone domy. Wkrótce będzie przywrócony ład. A któż go przywróci? Książę de Nevers. Zanim przybędzie, całe miasto spłonie. Więc co mamy robić? Macie zamiar trzymać mnie całą noc na ulicy? Z nosem zadartym w górę? I przekrzywionym karkiem? Chodź do nas! To wy chodźcie do mnie! Czyś całkiem zdrób! Zdrów jestem! Jak głowa kapusty! Przypatrzcie mi się dobrze. Jestem w komplecie! Nie brak mi ani jednego kawałka! Może weźmiecie okulary? No dość tego! Będziecie widzieli lepiej jutro za dnia! A teraz dosyć gadania. Gdzie możemy się naradzić? U mnie, w kuźni. Chodźcie. Ale nie musicie się rozwodzić. Znam całą historię. Złoczyńcy są wśród nas. Wyrzućmy ich wtedy, precz! Ale są silni. A flisacy i holownicy drzewa są po ich stronie. Widzą, że drudzy piją i sami czują pragnienie. Uczyńmy rzecz mądrą. I przyłóżmy siekierę do korzeni zła. Musimy objąć władzę. No też racja. Ale ten łajdak Rakę trzyma nas w łapie. Judasz śmierdzący sprzedał nas złodzieju. Gdzie on jest? Gdzie on jest? W ratuszu. Spędza tam noce i dnie. A dla większego bezpieczeństwa otoczył się bandą nicponi. Złodziei i kryminalistów. Czuwają nad nim, a może pilnują, żeby nie uciekł. Kto ich tam wie? No idziemy, kto by się tam bał, oświadczam. Całą odpowiedzialność biorę na siebie. Idę znowu. Brać siekiery, noże, łopaty. Co tam kto ma pod ręką? Chodźcie. Rozpierzchli się. A mnie napadły wątpliwości, czy wrócą. Wrócili. Wprawdzie przerzedzeni trochę, ale zbrojni i zdecydowani. Bardzo nam było na rękę, żeśmy zastali drzwi ratusza otwarte.
Pasterze byli tak pewni głupoty swych owieczek, że spali najspokojniej snem niewiniątek. Ofensywa nasza, przyznaję szczerze, nie miała cech bohaterstwa. Wystarczyło po prostu wybrać pisklęta z gniazdka. Wyciągnęliśmy wszystkich wprost z łóżek. Byli porozbierani niemal do naga, niby króliki, z których zdarto skórę. Rakel! Przyszliśmy cię sądzić, Obwiesiu. No, nie, jak wy mnie? To chyba jakieś żarty. W głowach wam się poprzewracało. Panie Rakel, nie groź pan. Jesteś pan oskarżony. Będziesz musiał zdać sprawę z zarządu miasta. Broń się, jak może. Po co ta gorączka? Czy nie możemy porozmawiać spokojnie? Nie pojmuję, czego chcecie. Komu stała się krzywda? Pozostałem w mieście, narażając własne życie, a wszystko dla waszego dobra. Inni uciekli. Więc o co chodzi? Wiadomo, że chytry lekarz jątrzy ranę, bo z niej żyje. To samo czynisz ty? Palę domy naznaczone zarazą, gdyż tak nakazuje prawo. Znaczysz krzyżem zarazy domy tych obywateli, którzy nie trzymają z tobą. Szczeźnie choroba i szczeźnie chory, a sam lekarz zostanie i schowa zysk za pazuchę. Panie, skończyć się! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja to załatwię. Przede wszystkim Rakel, przede wszystkim wciągnij portki. Dość już mam widoku twojego gołego zadka. A teraz słuchaj, co ci powiem. Nie jesteś już urzędnikiem z zbóju. Wypędzam cię z urzędu. Do tej pory plan nasz rozwijał się i posuwał tak gładko, jak hebel po suchu, tękiej, wolnej od sęków orzechowej desce. Byłem wprost zdziwiony i pytałem samego siebie, gdzież właściwie są złoczyńcy? Ale w tej samej chwili usłyszałem odgłosy bijatyki. Rabowano gdzieś. Zbiegliśmy na ulicę i tam jakiś zdyszany człowiek powiedział nam, że banda złodziei podpala i rabuje składy Piotra Poulard w Betlejemie. Tuż za bramą Lurdo. Dotarłszy do brzegu Joni, stanęliśmy u przyczółka mostu. Ścisk panował taki, że nie sposób było przejść. Kazałem bębnić. Pierwsze szeregi tłumu rozstąpiły się bezwiednie. Spostrzegłem dwóch flisaków znanych mi dobrze. Joachima z Kalabrii, zwanego królem, i Gadena, zwanego Gerli. Cóż, majsterku Brenio, czego tu szukasz? O, jaki poważny, uzbrojony. Wybierasz się na wojnę? Zgadłeś, Kalabryjczyku, właśnie zostałem komendantem Ramesi i będę go bronił przed wrogami. Wrogami? Czyś oszalał? Któż jest tym wrogiem? Podpalacze! Cóż cię to obchodzi? A gdzie twój honor, królu Kalabryjczyku? Honor niewiele znaczy. Może każdy z nas niewiele znaczy, królu Kalabrii, ale wszyscy razem wzięci to już nie żarty. Gdy przeminie sława wielkich rodów, gdy przeminą ich nazwiska, wtedy pozostanie jeszcze sława flisaków z Klamesi. Masz rację, Brenio. Honor nie jest wyłącznym przywilejem bogaczy. Uciekano przed nim, bo walił na prawo i lewo sękatym drągiem, a my sunęliśmy za nim niby płotki za potężnym szczupakiem. Walczyliśmy całą noc. O świcie przybył prokurator eskortowany przez mojego ucznia Robineta, który dostawił go na miejsce jak więźnia. Wraz z nimi przybyła kompania żandarmerii. Nazajutrz zaś książę de Nevers odkomenderował poważne siły do Klamesi i okolicy.
Morał całej awantury brzmi: pomagaj sam sobie, nieboże, a król ci dopomoże. Kola Brnio. Odcinek ostatni. Król się bawi. Ciepło się zrobiło na świecie. Na dachu złocił się promień słońca. Dziwnie się czułem. Trochę jak zwierzątko, trochę jak marzyciel. A nade wszystko jak zwyczajny smarkacz. Postanowiłem nie starzeć się. Na złość. Cofam się wstecz w latach, także niebawem trzeba będzie się postarać o pieluszki. Serce wezbrało tęsknym oczekiwaniem. Gapiło się na świat, rzec można jak imć pan Roger na boską Alcynę. Patrzyłem na wszystko z jakimś wewnętrznym rozczuleniem. Niezdolny byłbym dzisiaj skrzywdzić muchy. Myślałem, że jestem sam. Nagle spostrzegłem, że w kącie siedzi Martynka. Nie zauważyłem jej dotąd wcale. Nie rzekła ani słowa. Co stało w sprzeczności z jej usposobieniem? Siadła tylko, zajęła się jakąś robótką ręczną i nie patrzyła wcale na mnie. Uczułem potrzebę podzielenia się z nią szczęśliwością, która mnie ogarnęła. Spytałem na chybił, trafiłby rozpocząć rozmowę. Z jakiego to powodu dzwoniono dzisiaj u świętego Marcina? Bo dziś właśnie mamy świętego Marcina. Jak to? Marcinku, przyjacielu drogi, jakże mogłem zapomnieć o tobie? Dziwisz się? No to dobrze. Czas najwyższy, byś odzyskał zmysły. Zapominasz o rodzinie, Panu Bogu, szatanie, wszystkich świętych. Nie istnieje dla ciebie nic prócz tej przeklętej książki. Plutarch i jego żywoty znakomitych mężów. To jedno cię interesuje. Kobieta nie jest w stanie pokochać książki miłością bezinteresowną. Widzi w niej rywalkę albo kochanka. Czytając, oddaje się bohaterowi, oszukując mężczyznę i dlatego, widząc, że mężczyzna czyta, sądzi, że ją zdradzi. Bardzo sprytny wywód. Jeśli zaś chodzi o świętego Marcina, to jego wina. Nie pokazuje się. Zabrał do nieba swoją połowę płaszcza i poszedł. Córko moja, zapamiętaj, że nie należy dać zapominać o sobie. Kto znika, o tym świat zapomina. Powiedz to samemu sobie. Ja nie potrzebuję tej nauczki. Racja, wszędzie cię widać. A jeszcze bardziej słychać. O. Dziwię się, że nie zwymyślałaś mnie dzisiaj. Bo to się na nic nie zda. Chodźże i pocałuj. Zapomniałem o świętym Marcinie. Dziś twoje imieniny. Mam dla ciebie podarek. Weź go sobie. Twój pocałunek? Kiepskie żarciki. Nie żartuję, chociaż przekonasz się. Nie mam ochoty. Wyrodna córko, nie masz ochoty pocałować chorego ojca. Cóż to znowu za psi figiel? Pocałuj mnie. A podarek? Masz go w rękach. To ja sam. Ładny prezent, nie ma co mówić. Ładny czy nieładny, daję wszystko, co mam. Zrób ze mną, co ci się podoba. Więc zgodzisz się zamieszkać na dole? Jestem twoim niewolnikiem. I przyrzekasz słuchać mnie? Godzisz się, byśmy ci okazywali przywiązanie? Zezwalasz, bym tobą kierowała, pielęgnowała cię, burczała? Uroczyście wyrzekam się własnej woli. Doskonale. Teraz poznasz moją zemstę.
Drogi ojczaszku, kochany staruszku, jakże jesteś dobry, jak ja cię kocham. Nie masz pojęcia, ile ja się przez ciebie wycierpiałam. Trudno, muszę się podporządkować. Tak jak ty wtedy, gdy wyskoczyłaś pewnej nocy do kochanka. Sprałem cię wtedy na kwaśne jabłko. I nie żałujesz tego? Ach, miałem wtedy z tobą krzyż pański. Nie pomagały wały. Znikałaś jak kamfora. Ledwo się obróciłem plecami, ale trafiła kosa na kamień. Córka zawsze przechytrzy ojca. Ostatecznie nic złego się nie stało. Nie straciłam głowy, a kochanek został moim mężem. Dzisiaj śmieję się ze swych szaleństw. Nie co dzień jest świętego Mikołaja. Życie jest życiem i trzeba się doń dostosować. Kochasz nadal swego Florymonda? No, jest uczciwym małżonkiem. Nie spodziewam się po nim zbyt wiele. W końcu małżeństwa nie kojarzą się dla zabawy. A każdy to wie, ale nie wszyscy wyciągają praktyczne wnioski. Szukać miłości u męża to takie samo głupstwo, jak chcieć czerpać wodę przetakiem. Ale ty nie jesteś głupia. W istocie. Dlatego nie pożądam rzeczy, które są niemożliwe do spełnienia. Zadowalam się tym, co posiadam. Nie żałuję niczego. Mimo to widzę teraz, jak daleko od tego, co się osiągnąć da, od tego, co by się chciało i od marzeń młodości, do tego, co się osiąga w starości lub gdy się ona zbliża. Człowiek czuje się zadowolony, że w ogóle coś ma. Powiedz, jak ty to robisz, że jesteś zawsze zadowolony? Myślisz, że to jakaś tajemnica? Całą moją tajemnicą jest moja młodość. Coś w tym jest z prawdy. Stary kobieciarz ma zawsze szczęście. Wszystkie kumoszki cisną się do ciebie jak opętane. I słusznie. Kola odbył tyle kampanii w krainie miłości. Zna kobiety. Orientuje się, jak z nimi walczyć. Zresztą, któż wie, może zacznie wojować na nowo? Stary rozpustniku! Czy śmiesz twierdzić, że znowu ci miłość w głowie? Czemużby nie? Właśnie nad tym rozmyślałem. Czy by się nie ożenić powtórnie? A co? Wściekłabyś się ze złości, co? Żeń się, mój drogi, żeń się! Niech ci się szczęści! Jak mówią, młodość musi się wyszumieć. Na świętego Mikołaja wstałem z łóżka i przytoczono mnie do okna w wielkim fotelu. Około południa zjawili się moi syneczkowie i złożyli mi powinszowanie. Imieniny ojca to rzecz święta. Czterej moich synowie siedzieli zatem przy stole. Po prawicy tkwił Jan Franciszek, bigot, katolik. Po lewicy Antoni, hugonot z Lyonu. Nie patrzą na siebie wcale. Szyje mają oprawione w sztylne kołnierze, plecy obciągnięte suknem, a kuperki z dystynkcją zadarte. Jan Franciszek rumiany, świeży, ma uśmiech na twarzy, a oczy surowe. A więc powiadam wam, to świetny interes. Świetny interes. Radziłbym wam również zająć się handlem. Antoni? Wygolony, z długą bródką, strzyżoną niemiecką czy angielską modą, blady, zimny, sztywny. Mówił ciągle o swych obrotach księgarskich. Handel suknęta może i popłaca, drogi bracie, ale ja nie odstąpię swego księgarstwa. To jest dopiero interes. Mówili na przemian, nie zwracając uwagi na słowa poprzednika, podejmując ciągle swoją własną piosenkę. Na koniec każdy z nich sławił potęgę swojej prawdziwej wiary. Trzeci synalek, Michał, sierżant pułku sacerwońskiego, niezły chłopak, chodził po izbie jak wilk po klatce. Gwizdał, bębnił po szybach, nucił urywki piosenek, patrzył na obu gadających braci.
Ja słuchałem i zabawiałem się doskonale śledzeniem, co ze mnie przeszło na moich synów. Oj, daleko padły jabłka od jabłoni. Jakim cudem udało mi się spłodzić takich gagatków? Co ma ze mnie ów kaznodzieja, albo ów obłudnik, albo ten rozwścieczony baran? O, zdradziecka naturo, więc to mój płód własny? A jednak rozpoznaję w nich siebie. Tu gest jakiś, tam sposób mówienia, nawet myśli moje. Odnajduję w nich własne cechy dobrze ukryte. Biedaczyska, mea culpa. Rozmowa się zaostrzyła. Podrywali się na krzesłach, grozili sobie oczyma, rękami, coraz bardziej przypominali koguty gotujące się do walki. Michał wmieszał się do rozmowy, padło jakieś słowo. Jan Franciszek pochwycił krzesło. Michał dobył szpadę, Antoni noża. Byłem pewny, że lada chwila rzucą się na siebie. Chwyciłem przeto pierwszy lepszy przedmiot. Dziwnym trafem był to słynny dzban Florymonda, który doprowadzał mnie zawsze do wściekłości. I strzaskałem go o stół. Jednocześnie nadbiegła Martynka i zagroziła, że wyleje im ukropy na głowę. Przestańcie! Czyście oszaleli? Przyjechaliście do ojca, żeby toczyć religijne spory? Spokój, spokój. Ja jestem tu panem i żądam, byście zamilkli. Czy nie macie sposobniejszych tematów? Dlaczego nie roztrząsacie zaledwina burgundzkiego i salcesonu? Słowem, dlaczego nie mówicie o rzeczach konkretnych? Zjedzmy i pijmy, by osądzić, który z was ma rację. Wprost nie wypada przy stole rozprawiać o Bogu, gdy się w dodatku nie ma wcale rozumu. Zawrzyjcie zgodę, pomnażajcie wszystko i ogarniajcie, ile się da ogarnąć, pola i myśli. Niech każdy działa jak może, by wielki nos Brenionów rzucał jak najszerszy cień po świecie. Martynko, nasze zdrowie! Zdrowie! Tak, zdrowie, tak. O, dla przypieczętowania zgody wypijmy wszyscy czterej tę szklankę wina. Zdrowie! No, nasze ojcze, zdrowie. Ojcze, stary grzeszniku, tym razem postawiłeś na swoim. O czym ty mówisz? Nie udawaj, wiesz dobrze, o czym mówię. Bracie, przyznaj się, powiedz mi do ucha. Zapewniam cię, że on nigdy się nie dowie. Był tak szkaradny, że nie mogłem się powstrzymać. Ten dzban musiał zniknąć. Dzisiaj Wigilia. Śpiewam sobie kolędę jedną i drugą. Jestem sobie figlarz nie lada. Im mniej posiadam, tym jestem bogatszy. Zauważyłem to dzisiaj w noc wigilijną i wiem na pewno, że tak jest. A czemu? Oto stałem się pasożytem. Umiem żyć szczęściem innych. Mam bogactwa bez żadnych kosztów. Drwię sobie z innych ojców, którzy wyzbywszy się wszystkiego dla dzieci są pomiataną zawadą w domu. Ci ojcowie to ludzie zgoła niezręczni i ograniczeni. Nigdy nie kochała mnie moja rodzina bardziej, kiedy zubożałem zupełnie. A wiecie dlaczego? Straciłem mienie, to prawda, ale nigdy nie straciłem poczucia humoru. Owego ogromnego skarbu, który prowadził mnie wzdłuż i wszerz życia. Poprzez rozłogi pogody, radości, sceptycyzmu. Poprzez roztocze pełnej głębi mądrości szaleńca i szału mędrca, uwielbiającego byt cały. Był to ostatni odcinek słuchowiska według powieści Colabrinio Romana Rolanda w adaptacji Anny Borkowskiej i reżyserii Jana Waryny. Ci udział wzięli Adam Ferency, Agnieszka Kotlarska, Zbigniew Konopka i Robert Czebotar. Ciszę z zaciekłością niepojętą. Ale streszczajmy się. Mam żonę,
dzieci, dom. Czy to już wszystko, co posiadam? Nie. Zachowałem na koniec najlepszą rzecz, mianowicie moje rzemiosło. Jestem członkiem cechu stolarzy pod wezwaniem świętej Anny. Noszę podczas pochodów i procesji godło nasze, lirę, a nad nią cyrkiel. Co najbardziej lubię? Popić przed pracą i popić po pracy. Piękne życie. Widzę wokoło siebie ludzi gniewnych i słyszę wyrzekania. Wypominają mi na przykład, żem się nie w porę wybrał ze śpiewaniem w taki smutny czas. Nie ma żadnego smutnego czasu. Są tylko smutni ludzie. Pijmy wino, pijmy wino. Nie odjedziem z kwaśną miną. Żaden burgund się nie zbłaźni, by nie wypić po przyjaźń. Przestań! Błaznować, stary cakiel! Już mnie te twoje śpiewek orze bochnął! A, słyszycie, słyszycie? Moja sykutnica ma pretensje, że się zbytnio lubuje w pochulankach. Zgoda? Nie pogardzam niczym, co dobre. Więc dobre mięso, wino, pełne ciałko. Dalej boskie próżniactwo. Kiedy to słyszę, jak trawa rośnie i gadam z drzewami. Ale to dopiero latem. A teraz... Zima, siarczysty mrozik. Ta szelma zima wcisnęła się do mego pokoju. Na miłość boską, na miłość boską. Kryształki lodu w szklance z winem. Ha. I nos mi pobladł. Ohydna ta barwa przypomina barwy cmentarne. Nienawidzę bladości. Ej, smutno. Piwniczka moja niebawem pokaże dno. Zacne żołnierzyki przysłane nam ku obronie przez jaśnie oświeconego księcia, naszego imić pana de Nevers, wybiły szpunt ostatniej beczki. Dalejże pić razem z nimi, nie tracąc ani sekundy. Ruina? I owszem, niech będzie, ale musi być wesoło. Ileż mi się od urodzenia przesunęło przed oczyma tych masek. Byli Szwajcarzy, Niemcy, Gaskończycy, Lotaryńczycy. Cała menażeria wojenna z tornistrami na plecach, z bronią w ręku. Któż zgoła zgadnąć, za co i o co się biją? Wczoraj pono za króla, dziś za ligę. Czasem są papistami, czasem hugonotami. Basta, drogi przyjacielu. Nie psuj sobie zbytecznie krwi. Dobrze jest, jak jest. Aż przyjdzie czas. Cię puszczyków, inne w sukniach mniszek, a na końcu diabeł w fartuchu kucharza z patelnią. A pochód zamyka wiosna. Oby nastała jak najprędzej. Ojcze, a te bębny tam, z tyłu, nie należą do pochodu. Brzmią całkiem inaczej. Ludzie uciekają w popłochu. Nie mylisz się, dziecko. Nieprzyjaciel nadchodzi. Ludzie wnet zmiarkowali, o co idzie. Zaroiło się niby w mrowisku. Rejwach powstał. Każdy zjawiał się, znikał. Mężczyźni uzbrajali się. Kobiety pakowały na gwałt rzeczy do koszów i wózków. A cała ludność przedmieścia, opuszczając domy, ciągnęła w stronę miasta, pragnąc co prędzej dostać się za mury. I oto zaraz okazało się, jak to dobrze mieć za nieprzyjaciół swych ziomków, Francuzów. Inni to tępe łby. Niemiec, Szwajcar czy Anglik pojmie dopiero na wilię to, co usłyszał we Wszystkich Świętych. Lecz Francuzi rozumieją się bez słowa. Mogą się bić, ale jak usłyszą dobry żart, wszyscy się zaraz na tym poznają. Skończywszy wymianę obelg, należało się wziąć do roboty. Ale leść na mury nikt nie miał ochoty. Trzeba było jednak coś zrobić, cokolwiek bądź. Bo jakże tak pójść? Bez zakończenia? Wtedy zaczęto marnować proch, rzucać petardy. Chyba jednak tylko wróble ucierpiały od tej pukaniny. Tak upłynął pierwszy dzień oblężenia, bez wielkich strat. Zginął co prawda jeden z naszych, tłusty Gounod. Uparł się spacerować po wierzchu murów ze szklanką w ręku. Gruchnęła salwa i szklanka oraz jego mózg poszły w kawałki. Proboszcz Szamej czekał tylko nocy, by wyjechać z miasta i wrócić do siebie.
Daremnie tłumaczyliśmy mu, że naraża życie. Wracam do mego brew. Nie mogę narażać owieczek moich. Jestem prawicą Boga, a jeśli mnie zabraknie, Pan Bóg zostanie mańkutem. Wóz albo przewóz, jakoś sobie dam radę. Wiem, że sobie dasz radę. Pokazałeś, co potrafisz, gdy hugonoci oblegali twój kościół. No, zakatrupiłeś własnoręcznie ich dowódcę, papistożercze. Ogromnie się zdziwił. Nie mógł zrazu Hycel pojąć, co się stało. Gdy się człowiek znajdzie wśród szaleńców, sam dostaje bzika. Dlatego odchodzę. W pewnym okresie wszyscy stają się wilkami. W kupie się trzymając, człowiek słucha raczej podszeptu rodzicielki ziemi, która mu mięsożerne instynkty podsuwa. Ale nec Hercules contra plures. Radio Powieść. Romain Rolland, Colabrignon, odcinek pierwszy. Chwała bądź wielka świętemu Marcinowi. Zupełny zastój w interesach. Nie ma zresztą za czym się uganiać. Dosyć się napracowałem w życiu. Odpocząć pora. Siedzę sobie tedy spokojnie przy stole. Kubek wina po prawej, kałamarz po lewej. Ręce przede mną zaś jakby rozwarwszy ramiona do uścisku spoczywa nowiutki zeszycik. O. No, zdrowie, synku. Teraz pogadamy. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na klejnot najdrogocenniejszy. Mam tu samego siebie. Colabrignon. Chłop to przyłóż do rany. Burgund rzetelny. Okrągławy nieco, ale mu się oczy świecą. Już nie pierwszej młodości. Ha, trudno, trudno. Pięćdziesiątka z układem. Posiadam dom w Clamecy, żonę, czterech synów, córkę wydaną za mąż, zięcia, 18 wnucząt, szarego osła, psa, 6 kur i prosie. Jakżem bogaty. Znowu próżniaczysz. Znowu założył ręce i znowu z gębą otwarta z wrota stodoły gapisz się na chmury i wróble. No na co czekasz? Żeby ci może pieczony gołąb wpadł do gardła, a ja muszę pracować jak wół, męczyć się, niszczyć zdrowie. A to los słabej niewiasty na tym świecie. Słyszycie, jak wrzeszczy? Nie darmo mówią, baba w progi, cisza w nogi. Panowie, proszę uprzejmie, porozumiemy się. Kto ma ochotę wziąć moją turkaweczkę? Posiada mnóstwo zalet. Jest oszczędna, uczynna, trzeźwa i uczciwa. Co prawda, nie utyła od tych cnót. A jak się ta czarownica rozbija po całej chałupie. Pełno jej wszędzie, choć kaszczapa. Przewraca granaty do góry nogami, burczy, beszta, klnie, drepcze ciągle ze strychu do piwnicy i z powrotem, tępiąc kurz i w państwie każdy przybiera maniery wilka. Niech tam sobie państwa, królowie i ich ministrowie stroją się w kostiumy pastuszków. Niech sobie gadają, że są powinowatymi czy krewnymi wielkiego pasterza. To wszystko wilki krwiożercze. Jeśli wszystko pochodzi od Boga, to Pan Bóg sam nie wie, czego chce. Lecisz, mój drogi. Pan Bóg stworzył wilka jak wszystko inne. A uczynił to dla naszego dobra. Czyż nie wiesz, że właśnie sam Pan Jezus powołał do życia wilka? Tak mówi legenda. A to by bronił przed kozami i baranami kapusty rosnącej w ogródku dziewicy matki swojej. I dobrze uczynił. Złóżmy mu hołd. Narzekamy ciągle na silnych.
Zważ jednak, mój drogi, że gdyby ci tak zwani słabi zostali władcami świata, byłoby nierównie gorzej. Z tego wniosek, wszystko jest potrzebne, zarówno wilk, jak i owieczka. Skończyłem, drogi kolasie, a teraz idę pilnować swojej kapusty. Stój! I tak wiesz, jak się to wszystko skończy. Podpiszemy układ pokojowy i będzie wspólna uczta. Nadszedł mięsopust, przeto będzie można podjeść godnie. Już widzę te młode dziki, upieczone w całości, nadziane podróbkami i pasztetem z czystej wątróbki. Dalej wonne szynki wędzone w dymie jałowcowym, pasztety z wieprzowiny pachnące czosnkiem i liśćmi laurowymi, potem szczupaki i ślimaki w skorupkach, kiełbasy, flaczki, przerastałą wędzonką. Dość! Dręczysz moje kiszki skręcane głodem. No, oczywiście wszystko będzie podlewane winkiem. Szapot, mandr, wowiju. A to są, jak wiadomo, trunki szlachetne. Ojej, co to za głupstwo wbić się między sobą. I dlatego długo to nie potrwa. Zaraz pojawi się odsiecz. Oddziały naszego księcia de Nevers. Wszelkie niedogodności są więc krótkotrwałe. A prawdziwy Burgund jest zawsze ze wszystkiego content. Romain Rolland, Colabrignon, Zaraza. Ej, słusznie mówią, mój drogi Pejart, że świat uczynimy lepszy. Moja córka Martynka rzekła mi któregoś dnia: jesteś blagier, papo drogi. Słuchając cię, każdy by myślał, że nic nie robisz, tylko leżysz pod beczką. Gadasz o tym ciągle, dzwonisz na wszystkie strony, jakby ci wszystkim były pochulanki i bijatyka. Jakbyś chciał przebić ostatnią koszulę. A przecież nie możesz jednego dnia wytrzymać bez pracy. No, masz rację. Ale mogłabyś nie mówić głośno takich rzeczy. Udajesz rozrzutnika, lekkoducha, wartogłowa, nie wiedzącego, co wpada do kieszeni, a co z niej ucieka. A rozchorowałbyś się, gdyby przez cały dzień wszystko nie szło jak w zegarku. Zapisujesz każdy grosz wydany od zeszłej Wielkiej Nocy i niech znajdzie się spryciarz, który wziąłby cię na kawał. Zamilcz! Kobieta i sroka zataja tylko to, czego nie potrafi wyskrzeczeć. To ty jesteś szalona pałka. Patrzcie na to jagniątko, jak mówi nasze przysłowie. Wystarczy naszych owieczek kilka, aby zgładzić wilka. Znam, ja cię znam. Znam. Wszakże to mój produkt. Ale przyznasz, że mogę czynić głupstwa, a głupcem nigdy nie zostanę. Mam szaleństwo w rękawie, ale pokazuję je, gdy mi przyjdzie ochota. Chowasz je przecie, gdy trzeba mieć trzeźwą głowę do pracy. Spójrz, ojcze, zbliża się mięsopustowy pochód. Aha, tak, zbliżają się dni sytości. Zastaw się, a postaw się. Idzie o reputację obywateli i całego miasta. Cóż by powiedziano o Clamessy, słynnego ze smakoszów, gdyby mięsopust zastał je bez frykasu? W każdym domu zaskwierczą rondle, a cudowny zapach przyrumienionego tłuszczu napełni wszystkie ulice. Czegoż tu nie ma? Nos jak trąba słonia, coś w rodzaju lancy, dalej nos róg myśliwski. Nos dmuchawka, nos najeżony cierniami, nos inkrustowany kasztanami. Dlaczego te kobiety tak piszczą? No hale rozpychają gapiów i klepią kobiety po pośladkach. Ale i tak wszystko znika przed królem nosów, który się rozpycha na lawecie. Chodź tu i popatrz. Na wysokim wozie jedzie wielki post, król rybkojadów, a za nim postacie wybladłe, wychudłe jak
wypatroszone. A co ryb dookoła? Ej, to... A? Aha, też mi zajęcie biegać w podkazanych sukniach w taki ziom? A, marudzisz dzisiaj. Popatrz, są i maszkary, jedne w kształcie...